Awe, legiony, sława i chwała, z tej strony młoteczka, ze mną dzisiaj jest Miron! Jestem. I ze mną są czatełki, jakoś w tym miejscu. I się z niczem przywitają z wami. I z pieczu krzyczy, że nie zdążył, nie! A jednak wszystko wyszło. Działa jak trzeba. Na waszych ekranach historie z życi wzięte i nasza piękna, rozpuszczalna Renia. Pan policjant, z którym mam zamiar poflirtować, nie mogę niestety. I ruda krasnoludka, która wypiła moje zdrówko. Oraz nasza ciotka, która została porwana. Gdzie jesteś, ciotuniu? O nie! Zesikała się z wrażenia. A nie, to chyba to od rybek, wiesz? Chyba rybki jednak tym razem. A wiadomo, wyszła z piwnicy, poszła żreć. Czy nie karmili jej? Nie karmili jej, zdecydowanie. Dobrze, i gdzieś tam w samochodzie wsadzony, uwięziony, niewidzialny, a nie, jednak całkiem widzialny, to te czasy, kiedy Simsy były jeszcze robione ze szczegółami. Proszę, proszę. Darek mu było, tak? Tak. Jedzie wąchać świeczki w celi. Dobrze, zobaczymy, co tu się dalej wydarzy. Chciałabym porozmawiać z moją ciotką przede wszystkim. Może ja wyjdę z tej wanny. To nie jest najlepszy pomysł, żeby tak na chillaucie utopić dupę w wannie. I chciałabym tutaj pana policjanta poflirtować z nim troszkę, chociaż mi się nie podoba. Nie ma spania! Możemy cię wytrzepać znowu. Dzieje się fabuła, nie będziemy tutaj tracić czasu na spanie. Młodziu, ja przez te donaty robię się alkoholiczką, chociaż co ja tam marudzę. Pij, krasnoludka! Spirol! Moje zdrowie i twoje również. Zaraz, chwileczkę! Trochę się zagubiłam! Może ciocia Charlotte wyjaśni mi, co się dzieje? Zaraz ci wyjaśnię, tylko najpierw się wytrzep, a potem zarobimy pieniądze. Jak ma się wytrzepać, jak jest żółta? Wyczepię się na żółto, zobaczysz. To tylko na zielono nie da rady się wytrzepać. To nie Maciek, żeby nie wiedziała, jak trzepać. Zapraszamy na Aero Vibesy u Maćka. Tam były różne dziwne historie. A ja chciałam już pisać, że byłam u Reni i ta kałuża moja, woda odeszły czy coś. No ale to przy okazji jakiś ketchup był rzucony. Tak. Nie no, poszły nigdzie, ewentualnie do akwarium, nie? To się coraz bardziej rozlewa. Ale wszystko by się zgadzało. Tutaj wody, tam kebab, wszystko na miejscu. O, patrzcie, ciocia wyszła z piwnicy, najpierw zżarła płatki, potem się przywitała z rybkami, ale mi nic nie wyjaśni tak sama z siebie. Chyba jest jeszcze w szoku jakimś. Ciociu, proszę, porozmawiaj ze mną. Przede wszystkim ją obejmę, przyjaźnie. Cieszę się, że zjadłaś stare płatki. Nie będę musiała ich jeść. I teraz ja się z nią zaprzyjaźnię tymi objęciami i będę miała do pracy przyjaciela. Ciociu! Wejdę jej do kibla. Nie no, najromantyczniejsze, najcudowniejsze powitania i naprawianie więzów zawsze w kiblu. I porozmawiaj z nią pewnie mam. Porozmawiaj z ciocią Charlottą. Rozmawiaj. Pogawędka. Cześć, jak było w piwnicy? Czarek trzymał mnie w swojej piwnicy. Chciał mnie zmusić, żebym przepisała na niego swój majątek. Nie chciałam ustąpić, więc zawziął się na ciebie. O nie! A co z porno zdjęciami, które ci zrobił i z tymi wszystkimi waszymi wspólnymi filmami? I twoje zdrówko, krasnoludka. Ja pić nie powinnam, bo mam badania przez cały tydzień, ale jak jest live'a i to można, prawda? Oczywiście, że można. Słuchaj, to jak masz jakiegoś znajomego, ciotkę, siostrę, brata czy coś, to niech ci sikają do kubeczka zamiast ciebie i na badania będziesz zanosić. Dokładnie. Jak to zawziął się na mnie? On tylko ze mną flirtował przecież. To dziwny zbieg okoliczności, że oboje się znacie. Wykorzystując ten fakt, Darek zamierzał cię poślubić, a potem skończyć z nami obiema oraz zatrzymać pieniądze dla siebie i swojej wspólniczki. Bo oczywiście tutaj jest tak dużo, milion hajsów i taka wspaniała, cudowna willa do przejęcia, nie? To co, on mieszka w kartonie, że się na to połasił? No nie no, ciotka, jasne, śmiej się z tego, że siedziałeś w piwnicy albo na innej planecie. Nawet wysłał do ciebie e-maila w moim imieniu. Uciekłam, wykorzystując umiejętności wyniesione z wojska i poszłam prosto na policję. A to nie mogłam mu wpieprzyć wcześniej. Dokładnie.
Albo wyjść trochę wcześniej, nie? Pomyślałam sobie, że będzie tu czekał. Pewnie spodziewał się, że przyjdę prosto do domu. O, proszę, jedyna rozsądna. A, wszystko czyste. Nie zauważył tylko, że wychodząc, zwinęłam mu telewizor. To takie moje podziękowanie. Proszę, możesz go zatrzymać. Podziękowanie za co? Przecież ja nic nie zrobiłam. Co on zamienia się w kurę? Co mu dolega? Dzwoni po egzorcystę. O, rety, moja pokojówka jest nawiedzona. Jak to w ogóle źle wygląda? To jest takie złe. O, rety, Egzorcysta 4 w Simsach u młoteczki. No i co ja z tym telewizorem zrobię? A tutaj sobie mogę powiesić. Szkoda, że nie ma tutaj brzyduli, z którą spiskował Darek. Uważaj tylko, zdaje się, że ona ma do ciebie jakiś uraz. Powiedziała, że uderzy cię tam, gdzie zaboli najbardziej. To zdaje się, że to jest dokładnie ta, której ja już wybiłam zęby wcześniej, ciociu. Nic się nie martw. A, czyli to jest Aneta. Nasz drogi lektorze, może pójdę za twoją radą, ale raczej podziękuję. Brzydula? To może być tylko Aneta. Muszę ostrzec Madzika. Założę się, że Frania wie, gdzie odbywa się ślub. A to co ja na ślub wparuję? Rozdział 10. Nie mogę w to uwierzyć. Darek i Aneta spiskowali razem i planowali pozbyć się mnie oraz ciotki Charlotte. Nie mam, ale nie ma czasu na rozpamiętywanie. Muszę powstrzymać Maćka przed poślubieniem Anety. Ej, najpierw muszę powiesić telewizor. No co, ty zwariowałaś? Telewizor najważniejszy od cioteczki. Pyk! Aha, bo to jest w trybie nagradzania, to się nie da. To teraz, proszę, proszę dać mi telewizor. Trzeba mieć w życiu priorytety, mówiłam dzisiaj milion razy. No co taki telewizor krzywy? Jaki No, krzywy. krzywy, ja myślałam, że taki ładny To plazma na dopiero. ścianę, a nie coś takiego. No jest taka, wiesz. Ale ja tu nie mogę na pół kratki, więc albo tu, albo tu. Jeszcze mi się grzało od kominka. No to nie rozpalaj w kominku. Dobra, tam odizoluję kwiatem. Już działa. Najbrzydziej urządzone znaczy mieszkanie ever. Mam powiedzieć miejsce i wyszło mi coś pomiędzy. Dobra, dzwonię do Anety, idziemy tam na ślub. Zadzwoń, Sim. Aha, i tak ciotka sobie tutaj przyjechała i nie ma zamiaru nic z tym zrobić więcej. Nie, no spoko, ciotka. To ta. Gdzie jest ślub? Trwa w tej chwili w Starym Gaju, tuż obok parku. Jestem na miejscu, ale lepiej się pośpiesz, jeśli chcesz ją powstrzymać. To Dom, znaczy, dom, jak to? To dom. przecież do Anety dzwoniłaś, tak? Dzwonię nie do Anety, do Frani, A! żeby się dowiedzieć, gdzie Aneta ma ślub. I tak myślałem, że Aneta ci powie, no, chodź mnie powstrzymaj, chodź, pośpiesz się. Nie, no raczej nie. Ja wiem, że wszyscy się zachowują nielogicznie i są lekko szurnięci, ale chyba nie aż tak. Jak już o ślubach mowa, to gorzko, gorzko. Pi, Z Anetą. krasnoludka, pi. Gorzko z Anetą. Dobrze, będę gorzko z Anetą. Muszę pójść do Starego Gaju i powiedzieć Maćkowi, co się dzieje. Czas przerwać ten ślub. Dobra, ale jak ja mam iść do tego gaju? Zadzwoń po taksówę w takim razie. Tania kanapa i drogi fotel. Oj no! Bo tutaj tron cesarzowej i dubsko cesarzowej, a tutaj goście. Słynna młoteczkowa gościnność. No nie plotkujcie dalej! Ślub trzeba przerwać. Ciotka wyszła z piwnicy, pierwsze co Facebooczek, nie? I pościg. Dzień dobry, dzisiaj wyszłam z piwnicy Darka. Jeżeli chcecie obejrzeć moje porno, odwiedźcie stronę. Nie, nie, po prostu to jest złe. Taksówka zaraz po ciebie przyjedzie. Dobrze. No to już, szybko taksuwa. Oto w międzyczasie hajs pozbieram. Będę miała do koperty, żeby im włożyć. Jeszcze chciała kompa obskoczyć. Ewentualnie zobaczyć na tym. Na Snapchacie czy na jakimś Instagramie, czy już wrzucili foty ze ślubu i tam pod każdym jakiś hejsterski komentarz. Masz tłustą dupę w tej sukni ślubnej.
rynek miejski, park w Starym Gaju, ogrody. To był park w Starym Gaju, tak? Czy ogrody w Starym Chyba Gaju? park. Nie pamiętam. Ja też. Tu już nie zrobię ten. To mi się wydaje, że ogrody. Spokojna, czterech kątów, nacieszyć się ciszą. O, proszę, urządzają wesela. Tam. Wszyscy piszą, że park, a ja wziąłam ogrody. Muszę pójść do Starego Gaju. No, to mi wyjaśnili. Dobrze, że ma tłustą dupę, to może się smażyć na patelni. No gdzie ta ciotka? Aha, ona zostaje. Dobra. A już tam nie chce się, wiesz, cieszy się wolnością. Widziałam, że właśnie tam drina waliła. Nikt jej mojito w piwnicy nie robił. Mojito. A jednak tu. A jednak. Patrz, jak czytałam ładnie. Ja mam coś przeciwko. Proszę natychmiast przerwać ten ślub. Oto Aneta, przekonajmy się, co Maciek ma do powiedzenia. O jej małej robótce na boku. Co? Ślub trzeba przerwać, bo teraz rozwody są drogie. Dokładnie. Pocałuj. Romantycznie. Najpierw go pocałuję na oczach wszystkich. I w ogóle w stroju kąpielowym przyszłaś, nie? No. Czekaj, 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 walcz z policzku. Najlepszy ślub. Boga wędka. Co mnie lejesz? Wodzino jedna. Słuchaj, zamknęli moją ciotkę w piwnicy. Robili jej porno zdjęcia, a potem chcieli nas wykorzystać. Aneto, czy to prawda? Czy naprawdę wraz z Darkiem porwaliście ciotkę Reni, aby wyłudzić pieniądze z ubezpieczenia, a potem planowałaś wyjść za mnie, aby zemścić się na niej w ten sposób? Na pewno się przyzna. Ja cię kocham, ona to słucha. Rozpłakałaś, nie wierzę. Zrobiłam to dla nas, Maćku! Chciałam cię poślubić z całego serca i podzielić się z tobą pieniędzmi, ale ona wszystko zepsuła. Ja naprawdę cię kocham i kocham też pieniądze. Nie da się poślubić z całego serca, kiedy się nie ma serca. Ha! Ale i pocisnąłeś! Ale i pocisnąłeś! Jakie dramaty w ogóle. I teraz wiesz, na płacz weźmie, nie? Nawet się do mnie nie odzywaj, to koniec! Nareszcie jakaś mądra decyzja. A ten staruch leci na tą tutaj w ogóle, pokazał, nie? Że wypowiadała się w tym kierunku. Dokładnie. A ci stoją w ogóle niewzruszeni, poker face tam. Dajcie wódkę! Co ona ma na twarzy? Co jej się z ryjem stało? Nie wypiła, ryj. Nie wypiła rosołu przed wszystkim. Ty, to jest krasnoludka na trzeźwo, akurat Ruda, wszystko się zgadza, nie? Ruda, co robisz na tym ślubie? Nie przeszła badań. On też. Ale też, co im wszystkim dolega? Bo on już wie, że nie dostanie wódki. Patrz, ale w ogóle co tu się dzieje? Szczęśliwe zakończenie na końcu, ktoś nie popełni tego błędu. Ty, wszystko przez ciebie przepadło. Nie przeze mnie, tylko przez to, że nie potrafisz knuć. Ale jak mi macha tutaj, walcz. A się przejmujesz ty? Walcz po prostu, wysiądam, nie wiem, pchnij. Była pierwsza niestety. Lają! Łomot! Nie ma tak dostać łomot na własnym ślubie, nie? Czy on nie powinien być w jakimś takim nastroju w stylu bardzo mi przykro, że ktoś zniszczył moje wesele, czy coś? Ja nie mam takiego nosa, mój jest zadziornym ziemniakiem, dobrze widzieć, krasnoludko. Czy nie masz śliczny nosek? Zawsze chciałam mieć zadarty nos. Oj, chyba się nie lubimy.
I co teraz? Co teraz się dzieje? O, jeszcze policja tutaj przy... Wszystko tu się dzieje, słuchajcie. To jest lepsza gra niż w ogóle jakieś pamiętniki z wakacji, niż w ogóle jakakolwiek historia, psią twarzy Graham. I teraz nie będzie mógł dojść. To jest najlepsza część Simsów, tu się wszystko dzieje. Tam wszyscy jeszcze płoną, wybuchy, pościgi, laski się tłuką w kisielu. Jakaś fabuła, rozgrywka, wszystko. A kisiel wszystko. Mają przez Maćka. Tak, wszyscy mają kisiel przez Maćka. To ja go zacznę całować przy tym wszystkim. Gorące pocałunki. Dajesz, tam się przyjmujesz, proszę cię. A co ty do niej już gadasz, że ktoś ją będzie przelatywał? Halo, halo, co tu się dzieje? O, tak, o! Normalnie Brazylia, nie? Nie znam żadnego openingu z żadnej telenoweli, więc niestety wam nie zaśpiewam. Ja tu tylko modę na sukces znam. Ty, jakie kajdaneczki. Cycki, smoki, miecze normalnie. Ano i mam bardziej miedziane włosy. To uważaj, żeby cię KGHM nie zakosił. O, gratuluję, ale czemu co ja im mam gratulować? No, te są o kosmetykach rozmawiają, policja przyjechała, wszystko się stało, nie, tutaj trzeba o szminkach, o Red Lipstick Monster pogadać, nie? Ten mi opowie o robotach i o tym, że nie lubi zimnych suk. A ta pani policjantka to co, przepraszam? Aha, ja sobie rozsiądę się na ławeczce, jest najlepsze, co może być. Rejusianko, dziękujemy za nieocenioną pomoc w śledztwie. Pani Szczotka nie będzie już szkodziła tobie ani twojej rodzinie. Naprawdę się nazywała Szczotka? Nie wierzę. Już nigdy nic nie sprzątnie. Proszę, przyjmij tę nagrodę w dowód naszego uznania. A ty można spozować, namaluj mnie jak jedną ze swoich, tak? Dokładnie, jeszcze na tle, kurde, to ja, nie? Kibel za mną, najlepiej. O, chodź pogramy na PlayStation, nudny ten ślub. Dlatego, drogi lektorze, chowam się w mojej piwnicy na czwartym piętrze. To wysoką masz tą piwnicę. Prawda? O, uwaga, patrz jak idzie, patrz. Ja wszystkim wpierdzieliłem. No, ja byłem najlepszy, sam rozwikłałem tę zagadkę. Byłem jak Rutkowski i Tommy Jones w Ściganym, czy coś. Zabili mnie 5 razy, ale uciekłem. Jak on w ogóle chodzi, nie wierzę. Przez ten mostek, pierdostek tutaj. Nie wierzę, na tle kibla najromantyczniejsze pojednanie kochanków. Reniu, przepraszam, że nie posłuchałem głosu serca. Może dlatego, że jest w mojej klacie i niewyraźnie go słychać. Odkąd się spotkaliśmy, myślę tylko o tobie. Proszę, przebacz mi, że byłem tak ślepy i zechciej zrobić dla mnie jeszcze tylko jedno. Jak to? Przecież dobrze widział. Zdradzałam cię, stary. Nie muszę ci niczego wybaczać. Zdradzałam cię. No, tak w ogóle to Katia zaproponowała, że pokażę ci kotki w piwnicy. Mamy już kotki. Nawet 2. Dobrze, co w związku z tym? Nie wierzę, koło kibla jej się oświadczy. No, słuchaj, wesele opłacone, pierścionek kupiony, nie może się zmarnować. Ktoś go musi dostać, tak? Nie wierzę, koło kibla. 20 skrzynek wódki tam leży, też nie może się zmarnować. Reniu, kocham cię całym sercem. Wiem, jak głupio postąpiłem, dając już więcej, nie wiem, co miałem powiedzieć. Bo zapomniałam zapauzować, ale to nic, czyli co, ohajtać się jeszcze z nim mam. Nie wierzę, tak chcę, nie chcę, poza tym zdradzałam. No dobrze, nie, no spoko, weź ślub. Nie ma problemu. I jeszcze Gila wytarła w nadgarstek, o, popatrzcie, przybrała się. Bierze ślub w czarnej suknie, niczym jakaś czarna wdowa, ale to nic. No i? I nic. Jednak zmienili zdanie. Najlepsze oświadczyny. Jeszcze zamiast bukietu powinien dać jakiś kebab czy coś. Jaka zadowolona w ogóle.
I ten saksofon na końcu. Saksofon? Maciek przyłącza się do rodziny, przynosi 43 tysiące. To już wiadomo, czemu Aneta chciała go poślubić. Otóż to. I no romantyk pełną gębą. Ale z drugiej strony równouprawnienie. Szkoda, że właśnie nie było tak, że się nie zgodził na ten ślub, nie uciekł sprzed ołtarza. Odbierz przesyłkę. W ogóle mistrzowie gościnności, puste stoły, nie? Gratulacje, Reniu, dla mnie zawsze było jasne, że Darek nie jest facetem dla ciebie. Oto podarunek od nas obojga, tylko zaproście nas, kiedy postanowicie zrobić z niego użytek. O bogowie, zaproponowała nam czworokąt. Już wiadomo, Rena nie jest w ciąży i dlatego się zgodziła, też tak myślę. Tu jeszcze jakaś randomowa laska im wparowała na wesele. Reniu, wynośmy się stąd. Mam nadzieję, że podobają ci się wyspy simajskie. Oczywiście, że tak. Uciekamy. Ja muszę jeszcze zobaczyć, jaki prezent dostałam. Nie mogę, bo teraz wszyscy będą mi zawracali dupę. Wanna! Już mam jedną. Lepszą. Taka składana, że ci się to w takiej małej paczce w tyłku zmieściła. Najlepsza wanna, jaką dostałam, oprócz tej, którą mam w ogrodzie. Tydzień później. Zaraz po wylądowaniu zostawiliśmy bagaże w hotelu i pobiegliśmy na plażę. Nareszcie mogłam zobaczyć to śliczne wdzianko, które sama zrobiłam z orzecha kokosowego i nici dentystycznej. I było super. Co prawda wdzianko przyciągnęło ptaki i owady, ale przynajmniej mamy mnóstwo pięknych zdjęć. To nie jest czasem to, co ty sama jej nałożyłaś. Chyba dokładnie to samo. Kilka dni po przybyciu znaleźliśmy piękną, ukrytą lagunę. Chcieliśmy tam zostać na całe popołudnie, ale Maciek przypadkiem wszedł na kraba. Krabowi się to chyba nie spodobało. Na szczęście personel szpitala okazał się bardzo przyjazny. Czyli co, krab mu odciął przyrodzenie? Tak. W ostatni wieczór przed odlotem poszliśmy do niewielkiego klubu. Na środku parkietu stała wielka dmuchawka bąbelków. Nie pamiętam zbyt dokładnie tego, co się działo potem. Dobre wieści są takie, że miejscowi stróże prawa są naprawdę mili i powiedzieli, że przyślą nam fotki z posterunku. Bawiliśmy się świetnie na Wyspach Simajskich i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy. Czy właśnie wyszło na to, że się naćpali, nachlali, narozrabiali i to jest gra dla dzieci? Tak. Ja bym mogła grać jako dziecko w te gry. O, tutaj w międzyczasie zdrówko poleciało za Renię i za Maćka? Maciek, tak? Dobrze pamiętam. I no, to oczywiście uznanie, że żadnej sukni ślubnej, tylko w majtach. No wiadomo, co się tam będziemy przytykać. Już wszystko wszędzie sobie zobaczyliśmy, także wiecie. A ty dalej w tym stroju. Oczywiście. O, Renia do mnie idzie. Znaczy nie Renia, tylko ciocia. Charlotta. Och, kochanie, witaj ponownie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Oddaję ci dom. Muszę zmienić otoczenie i pomyślałam sobie, że bardzo przyda się wam obojgu. Wszystkiego dobrego. Czemu ja nie mam takich ciotek? Spoko, nie ma problemu. Bierę. I tak tu mieszkałam przez długi, długi czas. Wychodzę. Mam randkę z gościem, którego poznałam przez internet. Znowu zamknął ją w piwnicy. Dlatego już oddaję dom, żeby nie mieć. Tak, dokładnie. Bawcie się dobrze, dzieciaki, i chcę już wkrótce widzieć mnóstwo wnuków i siostrzeńców. Ale zanim wyjadę, mam coś dla ciebie. Może ty i Maciek wykorzystacie to do... no wiesz... Ula la, do czego? Różowej kajdanki obszyte futerkiem, czy co? Czy sprzęt do odlewania dildosów? Łóżko! Wzmacniacz płodności! O nie! I w ten oto magiczny sposób zbliżamy się do końca. I uwaga, uwaga,
Czy zrobimy bachora? Czy przerobimy go na kebab? I czy będzie podobne do Reni czy do Macieja? Dowiemy się w następnym odcinku. Haha, ale was zrobiłam. Bardzo moda na sukces. Także YouTube pamiętają, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w kolejnej części z historii z Życi Wziętych. Ze mną były czatełki! I nie zdążyły się pożegnać. I ze mną również był Miron! Byłem. I robimy małą przerwę. Siuś, pauza. Pamiętajcie, Twitchowi mają lepiej.